Was w kolejnym vlogu. Jest 17 listopad, 4 stopnie ciepła. Zobaczcie, jak, co tu w ogóle robią z liśćmi w Szkocji. W ogóle ich nie sprzątają, pozostawiają na pastwę losu, one gniją. Tu są liście jeszcze sprzed paru lat. Oh my God! W Polsce by to nie przeszło. A my idziemy z Kasprem do szkoły, odprowadzam syna do szkoły. Wiem, że tam pojawiło się kiedyś takie pytanie, gdzieś tam chyba z rok temu, jak pokazywałem, że odprowadzam takiego dużego chłopaka do szkoły. No to już wyjaśniam od razu, że Kacper ma z dzieckiem w spektrum autyzmu i po prostu czuje się pewniej, jak idzie z kimś. Ale jak ktoś chce więcej posłuchać na ten temat, to są filmy. Tu jest Kacpra szkoła. Bardzo duży budynek, ciągnie się chyba z 200 metrów, w środku jest basen, kryty, podgrzewany, no bo to jest szkoła generalnie sportowa, także mają tutaj codziennie zajęcia sportowe. A my idziemy dalej. W dzisiejszym vlogu chciałem po prostu taki dzień z życia emigranta Wam pokazać. Nic tam ciekawego się nie będzie działo, taki po prostu luźny, lifestyle'owy vlog. Ale chciałbym między innymi dzisiaj tak sobie poględzić na temat, czy chciałbym być popularnym youtuberem, czy chciałbym się stać osobą publiczną. I powiem Wam, że zdecydowanie nie. Nie chciałbym się stać osobą publiczną. Nie chciałbym stać się popularnym youtuberem. Generalnie rzecz biorąc, może jestem na to już za stary. Ale też nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że stawanie się osobą publiczną, no to jak sama nazwa wskazuje, wyrzekasz się poniekąd swojej prywatności i dajesz ogółowi pożywkę, bo będąc publiczną osobą, twoje życie prywatne przestaje być prywatne, twoje życie prywatne zaczyna być właśnie publiczne i zaczyna być pożywką dla wszelkiej maści społeczności, hejterów i nie hejterów. W zasadzie sam też musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w takim razie nagrywam? Przecież nawet mając kilkadziesiąt, kilkuset followersów, stajesz się osobą publiczną w takim, powiedzmy, mikro znaczeniu. No ale jest różnica stać się osobą publiczną, mając 100, 200, 300 osób komentujących, a mając 100, 200, 300 tysięcy osób komentujących, wtedy automatycznie twoje filmy są pozycjonowane wysoko, są popularne, wyświetlają się w wynikach wyszukiwania, w trendach, Google. To jest coś innego. Ja tu po prostu chcę sobie pogadać, tak jak wspominałem, jako osoba introwertyczna. Introwersja to cecha osobowości podkreślająca skupienie na świecie wewnętrznym i uczuciach w większym stopniu niż na bodźcach zewnętrznych. Bycie introwertykiem nie jest równoznaczne z byciem osobą nieśmiałą lub zamkniętą w sobie. Czuję naprawdę taki obowiązek społeczny do wygadania się do społeczeństwa. W sumie cieszę się, że ten kanał rozwija się pomału, żeby zebrał grupę wiernych widzów, którzy chcą się podzielić swoimi opiniami w komentarzach, którzy chcą się dowiedzieć, jak wygląda życie emigranta w Szkocji i którzy chcą się dowiedzieć, jak wygląda świat trochę z takiej alternatywnego punktu widzenia, czyli unikanie hoteli, unikanie all inclusive, unikanie wycieczek zorganizowanych, wszystko na własną rękę, przygoda niech się dzieje. Ja tu, kochani, chciałem w tym filmie nawiązać do znanego youtubera, którego większość z Was zna. No i tyle, no, doigrałem się. A jak nie zna, to warto się zapoznać. Krzysztof Gonciarz to bodajże najbardziej znany youtuber w Polsce. To już osoba o statusie celebryty zdecydowanie. Ja osobiście oglądam filmy Krzysztofa Gonciarza i cenię jego twórczość. W zasadzie od samego początku jestem z nim, czyli już no z 10 lat na pewno. I wiem, że jest osobą kontrowersyjną. Niektórzy go lubią,
Niektórzy kochają, inni nienawidzą. Ja osobiście doceniam jego twórczość i ja jestem taką osobą, może tak ma każdy introwertyk, nie wiem, ale ja jakoś nawet nie próbuję wchodzić w jego życie prywatne. Jego życie prywatne zupełnie mnie nie interesuje. Interesuje mnie jego twórczość, a jego twórczość jest moim zdaniem bardzo ciekawa i warta uwagi. Natomiast to, co on sobie robi poza kamerą, jeżeli tylko, że tak powiem, nie krzywdzi innych ludzi w sposób taki wyrafinowany, to nie przeszkadza mi to w oglądaniu jego twórczości. Rozumiecie? Na przykład, no tak mówiąc jasno, przykładowo jest jakiś piosenkarz, doceniam jego twórczość, ale jego życie prywatne nie do końca jest moralne, no ale mi to nie przeszkadza, bo okazuje się, że ten brak moralności w jego życiu nie oznacza, że ktoś cierpi na tym, ale gdyby się okazało, że na przykład krzywdzi dzieci, czy kogoś zamordował, to wiadomo, że wtedy by mi już to przeszkadzało i zrezygnowałbym ze śledzenia życia artystycznego takiej osoby. Zauważyłem, że stracił dużo subskrypcji po tym, jak na jaw wyciągnięto jego rzekomo niemoralne życie prywatne. Ja jestem Daria. Chciałybyśmy pokazać prawdziwą twarz Krzysztofa Gonciarza. Miałam 22 lata, a on 36. Daje to 14 lat różnicy. Ja oczywiście nie jestem osobą, która od razu po pierwszym takim incydencie od razu ocenia kogoś. Ja po prostu z przymrużeniem oka do tego podchodzę. Rzeczywistość i tak zweryfikuje, co jest prawdą, co nie. Póki co jego twórczość, tak jak mówiłem, bardzo mi się podoba i uważam, że w tym momencie być może on stał się ofiarą ataku na swoją osobę ze względu na to, że jest osobą publiczną. Ktoś może chce coś zyskać na jego krzywdzie, a być może nie. Ja tutaj nie oceniam, ja tylko tutaj spekuluję, bo często się tak dzieje, że osoby znane, celebryci są oczerniane w sposób niesłuszny, bo ktoś chce żerować na ich popularności i w ten sposób coś uzyskać dla siebie. Dzięki moi drodzy, to był taki lifestyle'owy film i dzięki wam za subskrypcję. Trzymajcie się, do następnego filmu. Hej!